witam widzów. Jesteśmy na promenadzie Wełku. O Boże. Smętek słynny. I chodzimy, oglądamy sobie, patrzymy. Tutaj są różności. Zeszliśmy sobie na kawkę. Spacerujemy. Na belinkę gdzieś wcięło. Już mówili, że chyba napruta była z samego rana. Także nie wiadomo. No i niedługo ten sezon się zaczyna, także będziemy jeździli na Mikołajki. Tamte strony Mikołajki, PiS będziemy jeździć. Jest w Wełku, może spotkamy jego, już mówiliśmy z nim, ma przyjść. Porozmawiamy, opowie te swoje saksy za granicą. Zadowolony niezbyt był z tej pracy, ale dwa miechy wytrzymał. Marihuaną się handlowało. Nie będę takich rzeczy gadał, bo kurde. To może wciąż. No idziemy, no. Nie będę takich rzeczy gadał, bo zaraz mnie posadzą do więzienia, nie? No. Ale było gdzie kupić towaru, także spoko jest, nie? Towar? Tak, tak. A najlepsze w tym było w tym wszystkim, że tytoń jest dwa razy droższy niż alkohol. No widzisz, o, zobacz, tutaj on. Ty. A tu to święta Wielkanocy się skończyły, a to zajączek pojechał, popierdolił na torze. Bo jemu się dnie popierdoliły. Ty, może być. Albo to jest nowsza wersja świąt Wielkanocy, nie? Możliwe wszystko. No, tutaj mamy, drodzy Państwo, jeziorko nasze łódzkie. O, na rybki mi sobie skoczył teraz, ty, wiesz co? Czy następnym razem, jak przyjedziesz, to wędeczki weźmiesz, masz wędki? To mogę kupić. No, wędeczki na rybeczki sobie, tak. No tak. Na rybki? A ja. Jakieś ognisko się zrobi. Coś takich rzeczy. Takie rzeczy, nikt tego nie zaprzeczy. Iść pod nami. Idziemy na drugą stronę. Do weekendu gdzieś. No przydałoby się. Wypiliśmy. Lody zjedliśmy, naprawdę ciasteczka nie zjedliśmy, bo nie było. Braki, no ale coś, no. Przynajmniej chociaż raz się odchamiłem w restauracji, kawę wypiłem, no. No widzisz, to no. Zaskoczenie pełne było. Można? Nie? Można. A ja? Pewnie, że można, nie? Oczywiście. No. Tyle człowiek przykulał na... pieniędzy na głupoty, że no wydać teraz 50. Na pewno to za 50 zł to można sobie było pożądać. Ja słyszałem, że marynka poszła w górę, tak? Prawda? No chyba coś tam wydali, chyba 8,50 już. No widzisz, to się nie opłaca już pić. Drożyzna wszędzie. No słuchaj, znajdą sposób, ci co będą chcieli wypić, to znajdą sposób na to, żeby ominąć akcyzę, ominąć te podatki, jakieś tam inne rzeczy. Idziemy tędy górą? Czy idziemy tak? Nie, może iść górą. Górą czy dołem idziemy? To chodź, to tędy idziemy. Przyjdziemy, ciepełko jest. No, nareszcie. No, w porównaniu z klimatem duńskim to jest naprawdę, tutaj jest ponad 20 stopni teraz, także. A ma być jeszcze cieplej. A tam, no, tam było w sumie przez ten okres, ja byłem półtora miesiąca, to może ze 2-3 razy było słońce i to było tak 12 stopni, to było maks, nie?
I dość. Ale co z tego, że było słońce, słońce świeciło, jak deszcz padł. Na jedno wychodziło. Jedno właśnie. No tak, to bywa. No ale, wiesz, tam są dwa morza, dwie wyspy, no to także. Tam mieszkałem, cicha okolica, spokojna. Tam jedna była zadyma u sąsiada, bo chyba tam towarem handlowo, bo tam nalot było o 11 wieczorem w nocy. Oho. No to tam przysiewkę, drony, wszystko, policji to ja pierwszy raz na oczy, kiedy widziałem jak na dobrym filmie kryminalnym, słuchaj. No widzisz. Jak to już? No, powróciłeś cały zdrowy i to najważniejsze. Powróciłem cały zdrowy. Niektórzy mówią, że schudłem, niektórzy mówią, że nie. Spoko jest. Nogami przebierasz, to nie schudłeś. Nie, tam wiesz, nie było aż tak źle. Nie ma co narzekać. Tak jest. Na przykład tak jak tutaj u nas niektórzy zbierają puszki, między innymi ja też zbierałem puszki. No ja też. Na kilogram puszek musisz mieć. Mieliś tam 80 parę puszek, nie? No, no. I dostajesz, rozumiesz, ile tam 5 zł, nie wiem, ile tam. No ja też, teraz się nie orientuję, nie. A tam znowu możesz sobie nazbierać puszek, tylko tam nie, bo musi być ten kod kreskowy. I są specjalne maszyny do tych, nie? Do butelek, do pantów plastikowych i do puszek, nie? No ale coś mówisz, że tutaj mają też wprowadzić. No to tam masz na przykład za jedną puszkę masz jedną koronę, nie? No to masz 60 groszy na nasze. Masz 10 puszek, to masz 6 zł, nie? No to jest różnica. No to tam jest interes z tego, jak wiesz. Tylko, że puszkę znaleźć to pewnie. No tam ciężka sprawa. Ciężko znaleźć, nie? Ale taką na przykład gdzieś przy barach, przy restauracjach. No to wiesz, nie znajdziesz na ulicy jak u nas, nie? No na pewno. Ale. No, ludzie sprzedają nawet. Nawet Duńczycy przyjdziesz, jak przyjeżdżają do sklepu na zakupy, to czy jak piwo biorą, nie? Jak skrzynka kosztuje 107 koron, nie? Mhm. Skrzynka piwa. No to płacisz, w tym płacisz za piwo i za butelki i płacisz za skrzynkę razem, nie? No to w sumie ci wychodzi jedno piwo, te 0,33, 3 korony wychodzi, nie? No to wychodzi złoty, czekaj. Złoty 50. Złoty 50 jedne piwo wychodzi. No. Ale później jak znasz butelki ze skrzynką, masz za skrzynkę masz 15 koron. No. I za butelki masz, jak tam butelek, nie wiem, ile 24 chyba jest. No to teraz masz tak, za butelki masz 24 korony i plus 15, to masz 39 koron, tak? No prawdopodobnie jest taka możliwość. No to jak tutaj płacisz 107 koron, to masz... O, Wiesław zawsze lubił, jak ja śpiewałem. Bo ja cię kocham. Ale po trzeźwie mówi, nie idzie tak, nie? Nas. Pustki. Pustki. Za pobranie. No. Co to są? Cigarety, tylko 3,5 dychy na nasze. No widzisz. Galanto, nie? Tylko palić. Drogi gips. Ale. No niestety. No, jak to mówię, nauczyłeś się palić, nauczyłeś się kupować, nie? Mieliśmy takiego jednego, też mój imiennik, Adam. On przyjeżdżał do pracy bez papierosów, nie? I tylko na żebranym jechał, nie? I do mnie podchodzi, ja paczkę wyciągam, a on do mnie z tą ręką. Ja mówię, ty, a co ty z tą ręką do mnie tutaj? No ty, no bo zapalimy. Ja mówię, no to każdy pali swoje, nie? No tak. Ale mówi, ja nie mam, nie? Ja mówię, to sorry. A jak nie masz, to nie będziesz palił. Jak nie masz, to nie będziesz palił, nie? Ale ty to poczęstuj. Ja mówię, słuchaj, tam jest sklep, bierzesz pieniążki, ale ja nie mam. No to mówię, jest szef, szefowa, bierzesz zaliczkę.
No tak. Tu mi lepiej. No tak, tu jeszcze sam niestety. Ja nie wiem, ja na przykład bym do pracy jak jechał, to wiesz, ja mogę kanapę nie wziąć, ale... No papierosy, podstawa. Papierosy, ja muszę. Normalne. Ja mogę nie zjeść, bo tam trzeba jedzenie, to wiesz, ja tam być sobą muszę dać, ale papierosy, no ale tyle lat już i ten, no. No i zajarać trzeba. I zajarać trzeba, no. I zajarać trzeba. O kurde. No. Marnie. Nie, by się pociągnął, ale to wiesz. Jeszcze ręce bolą. Bo to kilkaset tysięcy sadzonek dziennie. No niestety. Mogłoby leżeć jakieś ze 100 zł, z 1000 zł. No jak zgubisz, to no będzie leżeć. Właśnie, jak zgubisz. Jak zgubisz, to będzie leżeć. Tak. Tylko jeżdżą, jeżdżą. Jeżdżą, jeżdżą. Ty się wysterowałem ostatnio przed wyjazdem bez papierosów, rozumiesz, nie? To jeszcze lepiej. No. I dzwoni on do mnie godzina 12. Mówi, że będzie o pół do drugiej, nie? No. Ale obszukałem w chałupie wszystko. Mówi, może gdzie tytoniu trochę zostawiam. Zostawiłem, wiem, że wcześniej zostawienie sobie tytoniu. Mówię, wiesz, będą jechać, bo na pewno będą tankować w tym, na terenie Danii. No. No wyskoczę na CPN i sobie kupię fajki, nie? A on dopiero w pół do czwartej po południu po mnie przyjechał. Oho. O ja człowieku, ty bez papierosa, ale chodziłem. Ja mówię do niego, chłopie, daj tutaj mu, mówię, zapalić fajka. Mówię, bo ja tak się wysterowałem, mówię, będzie gdzieś tankował na terenie Danii. On mówi, że będzie. No to ja mówię do CPN-u. Od razu dwie ramki papierosów sobie kupiłem. A spaliłem chyba ze trzy pod rząd, kurę. Oho. Też dobrze. Ale mi tak we łbie zakolebotało, że wie. Tu, tutaj byłem na sklepie, nie? Ty no. Zawiedzą, bo tam tu zawsze, nie? Mówię, zajdę no, zobaczyć. W warzywniaku, no. No, w warzywniaku. To wie, że tam ktoś chyba... Komaruje. No, komaruje, bo tam i głos dziewczyny słyszałem, ale to nie Ewelina. I tam facetów kilku, nie? Siedzieli tam po pijaku. No ale to zaraz będzie łup. No. No tu także widzowie. Tutaj spał też Zdzisiu. Nie wiem czy się dowiedzieliście czy nie, ale Zdzisiu nie żyje. No już Zdzisiu, to już parę miesięcy ładnie. No, Zdzisiu zmarł. Niestety. Ale już słuchaj, już on miał swoje lata, nie? No miał lata, no ale widzisz. No. To ja też się dowiedziałem właśnie. Mówi, że na klatce go znaleźli gdzieś. No. A jak przecież ten ruski? Tak samo, nie? No, dziś nawet nie wiedziałem. Kumpla spotkałem raz. Dzisiu. No, to mówił, że na klatce gdzieś znaleźli. O, widzisz, ławeczka jest? No, widzę ławeczkę. O! No i dziś się znaleźli. Chodź ci pokażę ten o. Kogo? Zdjęcia ci pokażę. No, tutaj Zdzisiu, tutaj był za tym kościółkiem, zawsze spał. Dzisiaj też już nie ma. Na klatce dziś go znaleźli rano. Nieżywego już też. Jakieś puszki nie znaleźli. Wiem, o, widzę, papaj. No. Traktorzyna. A tu do zbierania, tak? Czy no. To, no. Widzisz jak się zajebą? No. To ty to słabo jeszcze tu. No. Wiem co jodzi. Wcięcie, kurde. O, wcięcie lepiej od razu. Kolej mojej babci. Moje babci świętej pamięci tu mieszkała. Tu są tak wąskie korytarze, że musieli przez te balkony ją wynosić. O. Trumno. Co tam jeszcze tam masz za dziwactwo? Widzisz, ja nawet kurde nie wiedziałem.
że co? No żeś dziś nie żyje, bo tu kumpa też spotkamy, mówi. No nie żyje dziś. Nie. Co tam tak zawzięcie poszukujesz? A nie, patrzę tylko. Przypominasz sobie stare czasy? Co? Co to jest? O. Cieplutko. Baba, ty tylko myślisz. No, sobie stoi inteligent i dłubie. Nie wiem, może, nie wiem, za tydzień może przyjedziemy. Gdzieś się ruszy. Tam nic nie znajdziesz, Adam. Co? Nie chodzi o to. A Grzesiu? Nie, bo coś tego, Marcina spotkałem. W parku, tu mówi, że tam Ewelina z Grzesiem gdzieś tam za dwójko na jakimś tam murku mieli być, ale mówił, że szedł i nie było ich. Oczywiście już na prutę znowu. Widzisz, dajesz jedzenie? Nie chcę. Ona, Ewa, weź ty mi tu przeczytać. Ona woli gumaka. To ja już sam nie wiem, co tu. Dajesz pieniądze źle, nie dajesz, to dla nich źle, dajesz się też źle. Nie wiadomo, co tu bryzga dla nich. Co to tam? No właśnie, co, nagrywasz czy nie nagrywasz? No, to ja chciałem pozdrowić wszystkich, jak zwykle. Jak zwykle? Tak, oczywiście, ale i Andrzeja z Danii. My również. I z podziękowaniami, tutaj od Duszka również. Tak jest, również. I od jego wspaniałej Ewci, przyszłej żony. No już się dowiedział. I tutaj pozdrawiam jeszcze Rafała i Beatę z Golubia Dobrzynia. Też. Fajni ludzie. W ogóle wszyscy jesteście fajni. Wszystkich Łukaszów pozdrawiam, wszystkich Małgorzaty pozdrawiam. O, poznałem ostatnio, tak? Nie będę zdradzał, z jakiej miejscowości, ale na pewno będzie wiedziała. Pozdrawiam Iwonę z Uka. Znowu mi się dostanie, bo ona nie Uka, to Ukie, jak coś takiego, nie? Coś takiego? No, ale to nic, no. Pozdrawiam chłopaków Zełku. My również pozdrawiamy. Zębatą Ewelinkę też pozdrawiam. Słyszałem, że truje się dalej tymi nalewkami. Ale to chyba za długo się nie potruje, bo z tego co wiem, to podróżały. No ale cóż, no, sponsora znaleźć nie problem, nie? No w jej przypadku. No, pozdrawiam Niemcy, Holandię. Siebie. Nie, siebie nie pozdrawiam. Wróciłem do Polski, jest u siebie bardzo fajnie. Można gdzieś sobie na niego pozwolić usiedzieć. Chłopać się tu jeszcze nie za bardzo, bo trochę zimnowata woda, bo jakiś ostatni okres były, jakieś tam przymrozki. No to, ale nie ma lodu, można śmiało nie walić. Chciałem was też tutaj wspomnieć, że na razie będę przerywał nagrywanie. Znaczy ja będę przerywał, nagrywanie będzie dalej, co nie, ale inni uczestnicy będą tu. U mnie się nic nie zmieniło, no tyle wam powiem. Nie piję alkoholu i żyję. Nie ciągnie mnie na razie. Teraz będę ogarniał swoje sprawy zdrowotne. Dlatego wróciłem do Polski. No i co? No jak już pracę trzeba będzie ogarnąć. Może
kontakt, to na Messengerze, Facebooku jestem dostępny prawie cały czas, tak? Spokojnie. Wszyscy, którzy oglądają te filmiki, to na pewno będą gdzie. Moje nazwisko znacie, także nie muszę przypominać. No. No co, na razie, no piąteczka wszystkim. No, zobaczcie, wynika czy zbiórka. Nie? No, trochę popita. No to tylko trochę, to dobrze. No. Witam w widzowie. No widzisz, witam, no. Co tam ciekawego? A nic. Pomogłam dla brata bliźniaka. Masz od razu kasę, trzymaj. Pomogłam dla brata bliźniaka podwinać puszki. No, złom. No i takie życie. No takie życie, no dobra. A mama się nie nadaje do nas, bo on nie umie zbierać. On się kurwuje. Przyklina? Tak. Jak szuka puszek mały. On nie umie. No widzisz. No. Tak tu jest. Ostatnio byłam w Rożyszu. Bo. I co? Co tam się dzieje? Tam same czubki, tu. Czemu czuby? Bo chcieli na filmowca z nożem najebać. Trzech na jednego. O! No widzisz. No. Z nożem brykali? No. No to niedobrze. A, i gotowałam, wiesz, który to zegarek? No. Obiad gotowałam mu. Widziałeś filmik? Nie. Może wystawię filmowiec. Dla Rejda obiad? No, gotowałam obiad. Bo chciałam Gośkę. Nie, Gośki nie. Blina, jedziesz? Jadę, bo nic nie mam do roboty. No to pojechaliśmy. Jezu. Co to za obiad był? Mięso jakieś, nie? No, no. Kupił mięso. Dobra, gotowaliśmy. Przyprawy. Wdałam swoich ogórków i sobie zostało te marchewka, nie? No. Przyprawy. Trochę zimnej wody. Zasnęła. Tak, wzięłam swoich, nie? Zimnej wody, nie? Wylałam. Znowu posoliłam i chyba zjedli to. No taką zupę zrobiłaś? No. Ale zjedli chłopaki. No chyba zjedli. Ale Gierek mówi do mnie i do Rafała, wy za wszystko mnie zjedzie. No widzisz. No mówi, kurwa, ja zjemy. Jak my idziemy stąd. Dobra, przyjechałam dwa piwa. Siadliśmy do samochodu i przyjechaliśmy do M-ku. No widzisz, ale zupę ugotowałaś. No. Chyba się mnie otruli. No bym dała trutkę. No, chłopaki sobie przynajmniej pojedli zupę. No. Nie, taka zupa tylko, jak powiedzieć ci, jak... Może jak sos, nie? Tylko bez tego, bez śmietany, nie? A, postna zupa. No. A mięso nie uciekło? Uciekło jedno im. To na talerzu im zostawiłam. No widzisz, chłopaki pojedli przynajmniej. No. I nie chcę mi pokazać Soni szmaty. A tu Sonia gdzie jest? W Rożynsku. No. To ona tam została? U Czubka, co chce na Rafała najebać. Niego jest. Bo ja Sonia. No. No. Będę musiała na albo... Nie wiem, kto mi ją oddam, albo on, albo Kazik, no to na Kazika składam ja to, żeby mi przywiózł psa i to natychmiast. Natychmiast? Tak. A Kazik gdzie się obraca, nie widzisz? Nie. Na niby w robocie jest, u jakiegoś gospodarza, nie wiem gdzie. Bo chciał mnie wziąć na wiochę. A powiedziałam, że nie. No też mi coś wspominał, no, że jakiś tam pracy ma jechać. I kogoś tam jeszcze szukał też. Pewnie on stoi kobiet z rąki na wyrwę. Za torami. A tu na konieczkach? No.
Tam się przeniósł na rejony? No na wodę pewnie. To myślisz, zupę dla chłopaków zrobiłaś elegancko. No. Nie rol. Ale jak kroiłam, czekaj, nam się pokroiłam do gliny, nie? Dobra, pokroiłam. Dobra, wsypałam. Pomieszałam. I się gotował. Wszystko, no prawie się wyjebało, chuj. Oni pewnie pozmywali tą kuchenkę. I tak jednak jadł to. Za zupkę? No, a jak? A tu, tu u niego byłaś, tak? No. W filmowcym. Bo chciał mnie zostawić. Czy ja zostanę na noc? Ja mówię, nie. Ale nie. Po moim trupie, nie. A lepiej w Ełku, nie? Ja wolę Ełk. Swojskie klimaty w Ełku. No i fajnie. A kiedy na grilla się wybieramy? Na jakieś ognisko? Jak dostanę? Nie, jak ja przy, nie wiem, teraz przyjedzie chyba, wiesz? No to zadzwonię do tamtego, do Krzakocia. Do Krzakocia? No to zrobimy. Ale ja wezmę Marcina. To Krzakocie musisz ogolić. Co? Krzakocie musisz ogolić. On idzie do domu. Idzie? No, a co ja mam z nim wspólnego? Jego brat mnie go ogolił, bo go no, prawie nie było 8 dni. Nie to ciąg. Kto polatał? No. Ale najważniejsze, że dla regla zupę zrobiłaś. No. Czeka, czy nie. Czy się nie otruli? Nie, to by głośno. To wiesz. Głośno by było. No. To ja bym miała przyjebane radę filmowcem. Za zupę? No. A byś jak na szybko to poszło? Surowa woda też, nie? Nie, gotowali. Gotował się, ja to, garnek, nie? No. No to wyłączył gaz. Dobra, dobra mówi Rafał do mnie, dobra, chodź, ja do mnie, ale się nie wiem. Ale Gierek mówi, Rafał, znaczy, mały, a dla mnie dwa piwa, gdzie są? No dobra, ja mu przyniosłam. Przyniosłam mu. A jeden nie. Jednego nie. No to dla mnie jedne. No widzisz. Tak jak żyjesz? Leci dobrze? No. No, trzeźwiutka, eleganciutka. Można? Można. Do czasu. Jeszcze dziś nie skończył? Jeszcze nie. Dla mnie nie. Jeszcze nie. Aha. No. Tylko nie przepij, to ci pieniądze dałem, to sobie kupisz do jedzenia. Jadłam. Jadłaś? Jadłam. Tylko, a tamtą kuserę sprzedałaś, co chciałeś dla mnie sprzedać ją? To Paweł kupił. No, za gumisia. Nie, mam mi jutro zapłacić, ja i tego ścignę. Ty jemu sprzedałaś kuserwę? No. To zamiast zjeść sama, to sprzedałaś. A po co mi? No. Ja dzisiaj jadłam, wiesz co? Zgadnij. No nie wiem. No to wystrzelaj. No skąd ja mogę być? Kiełbasę? Nie. Hamburgera. O. Z kurczakiem. A piór nie masz? Nie mam. No to dobrze. Kolega ty mi postawił. A co? No widzisz. Ale z nim byłam z nim nad wodą. Posiedzieliśmy sobie. O. Postawił, kupił mi kanapkę i jedne piwo. A co? No widzisz. Można, można. Można, można. Jeszcze na tego durnia dałam od niego piwo. To zazdrosny jest. Ostatni raz nie dam mu. Go krzakoć? No, nie dam mu. Dzisiaj znowu go spotykam i znowu wypiliśmy po piwie nad wodą. No i? No. To dobrze, nie? No i takie to buty, nie? Na. Na? Jeszcze mnie szukał. Kto ci szukał? Krzakoć. No zobacz. Gdzie ty byłaś? Bo się to obchodzi. Miła spędziłam dzień. No to widzę, zazdrosny chłop u ciebie. Weź. To ten ślub kiedy wreszcie będzie? To jest choroba, jak jest zazdrosny. A, choroba. Sam wiesz, duchu. Ja nie wiem, ja się nie znam na tym. Sam wiesz. Wiesz.
Jak się nie zmienię, to nie wiem kiedy. To zmienisz chłopa. Nie, on musi sam. Ja go nie muszę. To on będzie zmieniał sobie, czy ty będziesz zmieniała? Tu ślubu nie będzie. Ja nie wiem, właśnie. Już wszystko było, zaręczyny były w parku. Słabo ten krzakot się stara, nie? Weź, on tylko mordę drze. Ja to taki chłop, nie? No. A to Dankę widziałaś dzisiaj? Jaką? Rubura to. Nie. Ja widziałam ją, do Gnacki szła. Ja ją nie widziałam. A przychodzi czy nie? Kiedy ją widziałam, czekaj, teraz powiem. Środę ją widziałam. Tak? Trzeźwa? No. Środę ją widziałam. Gadała jak z facetem koło samochodu stała. No i tak grzebnika, kup sobie jedzonko, a nie gumaka, bo widzowie się denerwują. Ale powiedz duchu, co? Kto lepszy jest? Ja nie wiem, kto lepszy. Ja czy Gośka? Jaka Gośka? Z Czeczenii. No, nie mnie to oceniać, wiesz? No ale z tobą lepiej się rozmawia. Ale zadałam pytanie, kto no, jest lepszy? Ja mówię, z tobą lepiej się rozmawia. A z Gośką? Nie bardzo, bo krzyczy starszy. No ty... Jak mój braciszek, nie? Jo, a Marci co? Marci tam jest, Gośka. Odpoczywa? No. Co im powiedział? Żeby nie nagrywać. No. Jest sprawa. Zabronione mają. Widzisz? No i wczoraj ty codziennie w innych butach. No to teraz ty to będziesz śmigała. Nie. Jeszcze mam białe. No to białe to do ślubu trzymaj. No. A sukienusia masz już? Nie mam jeszcze. Jeszcze nie masz. A welon też nie masz? Nie mam jeszcze. No to musisz sponsora znaleźć. Chyba ciebie. Nie. Tak, ciebie? Ty mi uszyjesz sukienkę? Welon jakiś? Welon jakiś? No. No dobra, może tak być. No. A tu do kościoła piechotą, nie? A, jest samochód. No, widzisz. A no, widzisz. A rowerem? Nie. Nie? No może być samochód. A jaki jest samochód? Ja? No. Czarny. Na murzyna. Na murzyna? No. To trzeba pasę do butów kupić. Nie? No to musisz sobie kupić. No tak, że zupę mam z głowy. No. No widzisz. Ja spogadz do Gierka to się zapytać, czy była dobra zupa. To może i była dobra. Ty nie jest zachwi. Co? Ty nie jest zachwi. Nie, ja ty to. Regiel dusz do wytrzyma. No. A nie widziałaś jego? Nie, dzisiaj go nie widziałam. Ty trzeźwa to nie krzyczysz, nie wyzywasz nikogo. Tak. Tylko nie widziałam tego. Kogo? Janka. Jakiego, nie? Jasiule. No właśnie, gdzie on jest, ty? Nie wiem. Już się obraca pewnie. Znowu ma, bo te swoje ścieżki ma. A był jakieś cioci. On ciotkę ma? No. No to może do ciotki pojechał. Będzie dopiero wieczorem, tu. A, na łowy ruszy? No. No ci Jasiula. Policja dalej gania, nie? A dzisiaj jechali. Hau! Tak pokazał brodny do mnie. Ty, piesku. A, mały mówi. Ewelina, zapnij się. Co się zapnij, krzakoć? Krzakoć? Martinowi się zaśmiał. No widzisz. Brodynka jak na mnie się patrzyła, Madzia. Uważaj. 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 Ja mówię, jeszcze nie mordunek. Ten kurwa twój.
kostium, co masz na sobie. Kostium? No. To idziemy polatać, nie, Belinka? No. Idę polatać. Dostałaś pieniądze, kup sobie jedzenie. Dobra. No dobra, a nie gumaki. Ale tak trochę dzisiaj wypiłam. No to, to, ale się trzeźwa jesteś. No widzisz, można. No i kolczyki masz. No. Fritz. Także widzisz, jak no. To jest. Pomachaj rączko. No, Ewelinka trzeźwiutka, ładniutka. No, spotkaliśmy Kazimierza. Ty no mówisz, że u tego upiąłbyś, co? Kto? No upiąłbym. I co? No kurwa, co, poszedłem do roboty, szef wolny dał, mój Kazi, dzisiaj zimno, się przeziębisz, bo to widzisz, nie chorował. Mówi, idź, kurwa, to co, ja mówię, za to pochodzę, to wziął sobie trzy piwa, no, i wiesz, i tam, kurwa, zauważyli, że tu po mieście chodził, no. Tamto i kierowniczka, kurwa, na ten, 50 wykazało, zero, no, i do widzenia. Od razu, out. No. A jak się czujesz, Kaziu, dobrze wszystko? No. Nie, no na razie dobrze. Dzisiaj byłem tam, teraz na to przywolą. No. No, jutro do tej roboty, tam wiesz. Ja chciałem poczynić właśnie załatwę tego drugiego. No, pracownika. A tam ktoś co był? Ten Jasiu, czy jak on ten? Do Maćka idę, nie, to do Ukraińca wezmę. Bo to jest zalewanie. No, i mam od roboty. Jeszcze to jest teraz dobrze, bo będzie od roboty. Po robię do 11 godziny, jak się wyrobimy, czy do 12, pap nie płaci i ja idę. O, dobrze. No cztery idę. Mam te bloczki mu robić i cztery płyty. Mu zaleję, pak, tyk mój Kazie kapłacę, tyle i tyle za płytę, kurwa, tam i za ten i mówi. No, to jeszcze dla mnie lepiej. I gitara, nie? No pewnie. Tylko nie tak jak Ewelina, bo Ewelina wiesz. Co? Dla niej parę groszy zawsze od razu gumisz. No, ale to wiadomo. No, od razu gumisz. No to ty nie odnosi? Wiem. Wiesz jak ona jest. Tak krzyczała, że Grzesiu nie pije, a Grzesiu zaraz siorbie. Grzesiu tak, raz kurwa to pojechałem z Rafałem na cmentarz, odwiedzili groby Staśka, no. tej Marzeny, czy jak ona tam? Marta. Martę znaleźliśmy, rozumiesz, no, ale to ich ten mały nie puścił. Z tym bratem. No. A gdzie teraz komarujesz? A w tym ogrzewalni jesteś? Ogrzewalni. A później co? Jak zamkną? Co? Jak zamkną? No zobaczymy. Będę miał Polsce, to wynajmę stację. Mam adres na stację. Tak? Ale to chałupa czy pokój? Na Zamkowej. W budynku, pokoju. No, ile? No, muszę tam drogo nie bierze, nie wiem. Tylko muszę pojechać, wiesz, ale będę miał pieniądze. No, no. A jak nie, to pomogę dzisiaj spotkanie do ciebie. Ale to ten z Różycka, ten gościu? Nie. Nie, ten z Różycka to on żył z jego matką. O. Mówi, Arka już nie wpuszcza. On go tam trzymał, ale mówi, kurwa. Komendzie. Chodźki, no. Chodźki, tak mówisz. O mój Kazik, co tam się działo w Rzyńsku, mój kurwa. Jakaś mafia przyjechała w Grabniku, mój kurwa. O, to jest tak wesoło było? Co? Tak wesoło? Było, ale ci nie będę o tym opowiadał, bo to wiesz, ja bym zrapał. Ostro. No, a mnie Rafał, ja ci powiedziałem, mnie Rafał pomagał, ja na niego tam nic nie... No wiesz, ja też bym widziałem, o co my tu. Każdy ma swoje życie, nie? Nie powiem, pomógł mi, więzieniu mi pomógł. No, się nad nie spodziewałem. List przy... A ten? Karta. A ten gdzie jest, to z Łodzi jest cały czas? W tym, z Januszem? No. Janusz jest na ortopedzie. No, na miejscu jest. Albo kiblu będzie, albo koło kibla. Tak? On nigdzie się nie rusza. On nigdzie nie pójdzie. No do 16 pewnie tam. No do 16, no a potem idzie trochę na stację posiedzi, albo do 17 i wali na ogrzewalnię. A teraz sobie przedłużyli zaraz, nie? Co? Do końca kwietnia teraz, nie? Tak.
Tak, do końca kwietnia. To co, o wiele lepiej jak było. Ale on będzie się spodziewał, cię zobaczył, że nalepkę mu będziesz miał, kurde. Nalepkę, zaraz im nalepki, kurde. Oczy powiedział, jedzenie chyba lepiej, nie? On jedzenia zobaczył, wziął, bo dzisiaj jeden mu kupił. Się go znają. Kiełbasy też mnie nawali, ja mu poprosiłem babę, żeby wzięła mi chałkę i mleko, kurwa, że nie chcę te kiełbasy, kurwa. Ile to kiełbasy można jeść? No. Mówi coś takiego z mleka, jeszcze o pójdę może kurwa jogurty załatwię. No i. Będę miał czas. O, tam zobacz jakiś idzie. A to ten chodzi, nie wiem skąd to załapek jest, nie wiem. Nie wiem. I bodziara zawsze był, i bodziary patrz nie ma. Kogo? Bodziary. On tam w Suławkach. Suwak pochodzi, ale tu Wełku siedzą. Raz tu podobno, że Wełku był. Tak. Ale kto przyjechał, kto? Nie wiem, tam z kim się dałem. To mówi, że był, przyjechał i znowu pojechał. A, nawet nie widziałem. No. Nie widziałem. Jak on wtedy był w Czaniu? Ale podobno, że mu się ciepło robiło już. No. No i w Czaniu i nie wiem, co tam w życiu dzieje. No i jakieś roboty masz ogarnięte i... No i pasuje. No. Jest i tyle. Od czasu do czasu, ale jakiś pieniądz będzie. No tak. A jak nie, to do tego Brześka tam pojadę, do Grabinka i... To jeszcze jakąś ma firmę? To? Nie, to gospodarz. No, to gospodarz jeszcze lepiej. To wiesz, chodzi już o lasce tak. A jak mówi, trzeba przyjechać. Taki chłop, wiesz, trochę mu tamten, ale ja z nim sobie radziłem. Ja mu niego spanie. No. To mówię, służamy tu Grzesiek, wiesz. Mówię, papierosy, kurwa, tam jakieś piwko i... No mu pomogę, jak będę miał wolne, to pojadę do niego i tam mu parę dni pomogę. No tak. Telefon sobie załatwię, jak stanie, że ten to krzewy nie potrzebował do roboty, co tryknie i... No telefon, no lepiej. No, Grzesiek, ten jak kupię taki zwykły, no ten jakiś tam kurna za grosze i... Szef nie dał, ale włącznik nie działał. No, zepsuty. Jak się już kreski skończyły, jak jeszcze się kreski nie skończyły. No, to odbiera. No. Ale później się kreski skończyły i to już trzeba było pochopca. No i... Żeby go włączył, ten włącznik jeszcze nie działa. Się blokował, no ja wiem. No. I, ale dotykowo. No ale... No bo tam... Ten to sobie kupię tam za 100 zł, nie wystarczy. No tak. Zwykły, normalny i dość, no nie? No tak. A po co mnie tam przedzwonić do czasu gdzieś? Patrz, jaka kurde pogoda, ty. No pada, no dzisiaj ja mówiłem, pojechałem do niego, to, ale patrzcie, po drodze zaczęło padać. Ja wiedziałem, że będzie podobno się, ale mój Kazik to sam nie zrobił, bo te pory mi kurna, rozumiem, do tych płytków na co ciężkie. Trzeba dwóch. No, nie wiem o co chodzi. A to formy wylewacie, tak? No, płyty na podłogi i robi, rozumiesz, kurna, te klocki, kurna, na górę. A ten klocek to on waży, kurna, z 500 kilo, kurna. To gdzie? Nie podniesiesz go chyba, no, nie? No, rozumiesz, takie, kurna, koczatka jest, załapuje i teraz murów nie stawiają. Jak ktoś tam robił gdzieś tam, nie wiesz, fabryka, no. Tylko te bloki stawiają. Bloczki papa ustawia koparku i takie kony i ładuje tam piach. Ekspresowe stawianie mieszkań. Tak. Ale to do mieszkania to się nie nadaje, bo to betonu, ale na takie przegrody albo coś tam piasek gdzieś tam kurwa nie wiesz. A ściany te działdziałowe takie, nie? Tu ma piasek, tu ma żwir, no, tam działowe. Ma gruz. No. I ładuje. No i tam się zobaczy. Tu mówili, że chyba będzie cieplej, wiesz, wreszcie. Tak ja myślę, że będzie. Gdzie to tak zimno, kurde? No, zimno jest, kurde, zimno to jest, nie powiem. A dzisiaj tę kurtkę wziąłem tam, trzymał mnie w robocie, jeszcze kurno, tego jedną katanę założyłem.
mówię, kurna, chłodno. Chłodno, chłodno. Mm. Chłodno, głodno i do domu daleko, nie? A Waldek co, u jednego nosa mieszka? Chyba tak. Mieszka. No. Dwa razy spotkał. Chyba tak, bo ten, nie, ten gada, że tu wełku jest, czy się kręci. To Andy tu pije. Tak? No jak nie, kurde, dwa razy go widziałem i dwa razy na kolanie. Waldek Porsche ma i tyle. A, takie buty? Że ostatnio Waldek na 20 złotych dał. No ja to nie wiem, nie. Spotkałem ten, że on dał, kurde, mu 20 złotych nie dał. A. To Ewelinka poszła? Idzie Ewelina. No, ale na gumisiołkę nie ma. O, a kto jest? Zobacz, ciotka. Hmm. Ewelina już pewnie po zabiegu. No. Ja już się przyszła do pierwszego wybiegu. Kilka no. No. Kupiłam gumisia, tam o, widzisz. Kogo? Gumaka? No widzisz. A jedzenia nie. A, czekaj. Byłam jedzenie dwa razy w szafie. I co znalazłam? Nie wiem. Swoich ryby. No widzisz. Ryby będziesz kuszać. Nie, nie. Zakryj ryby? No. Swoich. A, swoich. Tam ten zakryj. Ty. No już gumaka widzisz, że chlasnęła. No. A jeżeli mnie zatrzyma ani pieski. A co chciałeś od ciebie znowu? Tak, co mam w dół. Ci zatrzyma piątka, podejdź tu, ty piesku. Jak jeszcze raz mnie słapią, to ja będę na doku, ja mówię, ty piesku, jak mnie słapie, to dopiero będzie im troska. No. Ciotka gdzie nosuje? Z połowu kolegi. Z Palipata? Czy z nie. Małego? U mieszka u kolegi. A. Jeszcze piłam 0,7 wczoraj. No kurka. No widzisz? Ale ty się nie załapałeś. Nie. Za daleko nie, był. Ja piję mało, kurna, jak ja muszę, kurna, ten. A za muszę też kursować, wypalić to, co no. Piję. No. Jak to moja córka? Co? Sonia, jak się piję. No, elegancko. No. Bo się pytali pieski, gdzie ma Sonia? Ja mówię, i tak mnie nie zabierzecie, psy. Sonia w domu, na smyczy, kurna, jedzenie ma i tyle. A. Tak, no po co ci ten pies? Ma o wiele lepiej niż mi. I kto to mówi, nie? Duchu. No ja tam nie wiem. Ewelina już się wody napiła rozmownej. No. Gumisia, a co? Jeszcze gumisiołka ma. Mam. Ale mi dać na drugiego. Jeszcze na ile? Na jedzenie miałem ci dać, nie na gumisia. Jeszcze na jednego. Nie, na jedzenie tak, a na gumisia nie. Tak. Nie, bo krzyczą, tak. Później na mnie krzyczą, że tak. Jestem niedobry, że daję na chlanie. A kto? Weź. No duchu, ja. Obiecał, że mi zapłaci, no to dawaj pieniądze. To ile razy? 20 na, razy? Na 50. No, na 50 gumisi? O, to kurde, jeśli ci na gumisia daję, masz dwa gumisie, kurna, Ewelina. Jednego mam. No, ale to ile by dla niej nie dał, to wiecznie, co ci spotka, to dawaj. No, co ty go spotka, dawaj. No widzisz? Ja do niej ostatnio, Ewelina, to dałem ci też pieniądze. Mój, kupiła sobie jedzenie, kupiłam, za panem siedzi. Duchu, kup mi coś, bo głodny jestem. Ja mówię, jak głodna, kupisz sobie jedzenie. Nie, kupiłam gumisia. To się Ignas mi mówił. Ignas jak się pytał. A go posadzili znowu do więzienia. Kogo? Ignasa. A nie, kurwa. Ignat ten to strunisku był. No cię zna, kurwa. Chodził to taki ten bezdomny. Tak? Fioletowy nadpił. A tu no, nie wiem, nie. Potem znowu do Szczuniska poszedł, a teraz znowu go posadzili, przyjechali, go zabrali. No mówił, że słyszał, mówię, nie, mówię, Ewelina. Ale się w duchu mówi, kupi sobie jedzenia. Nie! Gumisia. No, ona tak, tylko gumaki. No, dawaj. Jak dawaj? Ile razy? 50. 50 razy czy 50 gumisiów? 50 gumisiów. No, gumisiów, tak. Ty już czesny chlacz, kobieto. Nie mogę. Jak nie możesz? Jak gdyby nie było w sklepach alkoholu, tak? No to bym nie pił. Ale wchodzić nie musisz. Jak to nie muszę? No nie musisz wchodzić. Jak do ciebie. A, ja to zaraz będę zwykał, bo ja muszę iść jeszcze pracownika załatwić. A ty jeszcze porozmawiaj tutaj trochę. No. No.
Dla Eweliny śniadaczka się włączyła. Ale to pójdzie to pod halo. Te bloczki też idzie szybko zalać. Ewelina mówi, do pracy pójdzie, ale nie wie kiedy. No. Ona cały czas pracuje. Nogami. Nie. Nie pracuje. No. A ten mały wmuszany, to kto to jest? Bo ten malutki. Szakoć. Szakoć? No. Tam do niego chyba chodzi do kołówki nie. Nie. A Czesiek? Czeska nie widzę. A brat jego chodzi? Widziałam. I co? Nie pije? Chyba pobił sobie, bo no, nie widać. Bo brat sam pobił. No, to Czesią jasno. No, na tej ławce co za Czeski. No, na opłatę wziął. No. Chyba od księdza powiem. Od księdza? No, a co? Poszedł on niech się pomodlić i mu dał ksiądz. A ty czemu ty nie chodzisz? Tak jak ten... Po co ja? Męż. Jak Janek Kolarny. O, żeby gumie się dawali, żeby uszkodziła, nie? Słyszysz? Pojechałam z Jankiem. No. Do księdza. No i na gapę. Dobra. On wie... Dychę mi zdałeś. Jestem drugą dychę. Jeszcze dychę, a później... No. Ostatnio dostałaś trzy dychy. I słuchaj, pojechaliśmy na gapę. Dobra. Janek do naszego, co on na tankowie, a ja do drugiego. Wiesz, ile on zarobił? No. No to ja byłam młodsza od niego. 14 mu dał ksiądz. Oj. A dla mnie dał 40. O. A no, no mówi. No. A to na jedzenie, przeznaczyłaś coś, czy? Co? Na jedzenie przeznaczyłaś coś, czy? A wczoraj bym to mu dał dychę. No tu nie go robi, kochanko. No robi tam ludzie. Pracuje. No. Jako ogrodnik. No jako ogrodnik. A ty co? To mu dychę dał. Ja mam swoje ręce do roboty, no. No. A co? Ona wiesz, czym pracuje. No czym? No słyszałem to ponoć. No czym? Co? No czym? No czym? A czym kobieta może pracować? No czym? No wytłumacz, no. No czym? O, ciotka, ty! No, zobaczysz. No, Ewelina, widzisz? No co? Rozgadała, wiesz? No. Dała mi dychę. Na gumie się. Ty będziesz za znowu na chlana. Jak mnie złapią pieski, to dopiero będę. Jak oni nie umieją biegać, tylko jeżdżą dookoła. No i ciebie szukają. No, jest mi spoktanie po drodze. Które tam masz godziny za to, co tam? Za 21. No, Ewelina. Ja lecę. No, lecisz. Lecz, Kazik. No. Czekaj. Jeszcze tego pracownika załatwić. Nie tak masz dać. Ale ty masz gumisioka. A ja już jestem na drugiego. Ewelina Gumisiowa. No. A jak mu patrzy się idiota? Co zrobił? Siedział na ławce z Czesiem. A ja po drugiej stronie, z małym. No. No, krzakociem, nie? Podjeżdżają, rondówa. Za darmuchę dostał. Cześć, opił. No, a on ma tam chałupę dalej. No dobrze. Swoją chałupę. Ja wiem. Swoją chałupę dalej. I nie pije? Nie. No widzisz. To na piece, wiesz, ale chałupa. Ale ma swoje. Ale słuchaj, on chce mnie zabrać. A po co ja do niego? Kto chce cię zabrać? O. Kazik? No, po co? Do grabnika, do tego gospodarza wejmie. Nie. Wejmie ciała. No. Nie umiem. No. Zobaczmy. Nie podrywaj Kazika. Nieraz się widuje. Ty mały, nie? Nieraz. Co? Ty mały. A mały co? A on pije. Jeżeli jego braci, żeby a kto nie puścił pije? Go do domu. To jest pałoniaczo. Na łóżku. A kto nie pije, powiem? No wszyscy piją. Ja tak piję i muszę uważać. Ja tak samo muszę. Ty co tam? Na chał. Na pieski. Co na pieski? Muszę uważać, bo mnie sądzą dzisiaj. Jak sądzą. Dobra, nagrywajcie jeszcze tam Janusz i jestem ten. Ja lecę. Jeszcze muszę uważać o pierwszą, oni idą na obiad. I dorwać. No, papierosy od ojca piją wziąć. I
tego pracownika załatwić drugiego. Na UPIO tam nie ma nikogo? Kogo? UPIO. Do roboty kogoś, żeby wziąć. No, ja wiem kogo, to właśnie Duchu, tam ja wiem kogo może wziąć. Wezmę jednego. Mojego braciszka i wiotę. Co? Mojego braciszka. No ale nie będę go szukał, kurwa. Na razie. Pani ja kota jest. Gdzie? Pani kota. No to nie szuka kota. Jak u pani kota, nie? No. Nie, idę ten i ten. No na razie, tylko tam jeszcze się spotkamy. No, nie ma problemu, Kazik. No, trzymaj się. No, ale linia. Krzyż na drogę. Krzyż na drogę? No, to... Ej, tam gada się, Bolina, krzyż. Tak się mówi, krzyż na drogę. A nie na nogę? A nie na dwie? Lecimy, Ewelina, nie? No. Lecimy. A to co, do później może. Dobra, no. No.